Przedstawiam dwa rozwiązania. Najważniejsza tutaj jest definicja, definicja ciągu geometrycznego, w którym każdy następny, kolejny wyraz to iloczyn wyrazu poprzedniego przez stałą liczbę Q, nazywaną ilorazem ciągu geometrycznego. Aby odkryć ten iloraz, wystarczą dwa pierwsze wyrazy. Oczywiście, o ile wiemy, że to jest ciąg geometryczny, a tutaj mamy trzy wyrazy. Także, jeśli sobie ten trzeci wyraz, w sumie zupełnie niepotrzebny, zapiszemy w taki oto sposób, to już na pewno wiemy, że ilorazem jest minus pierwiastek z dwóch. Ponieważ my jesteśmy proszeni o wyraz dziesiąty, więc możemy sobie skorzystać z tego oto wzoru. Podstawiamy w miejsce A1 oraz w miejsce q taką samą liczbę minus pierwiastek z 2, co nam daje minus pierwiastek z dwóch do potęgi 10. Teraz dwie uwagi. Po pierwsze możemy pominąć już ten minus, bo podnosimy ujemną liczbę do parzystej potęgi, a po drugie możemy 10 potraktować jako 2 razy 5, co nam daje takie podnoszenie do potęgi na raty. I tutaj w kwadratowym nawiasie mamy dwójkę, więc wynik to będzie 2 do potęgi 5. To będzie 32. Drugie rozwiązanie będzie takie czysto doświadczalne, ale coś ciekawego da się tutaj zauważyć. Przede wszystkim na nowo odkrywamy kół, pytamy, przez co należy pomnożyć minus pierwiastek z 2, aby otrzymać 2. To jest oczywista odpowiedź. No i jeszcze upewniamy się, że to jest dobra odpowiedź, sprawdzając, czy dostaniemy w ten sposób trzeci wyraz. Ponieważ nas interesuje wyraz dziesiąty, więc do tych trzech wyrazów dorysowujemy sobie siedem odpowiednich korytek. No i teraz mamy do wyboru: albo będziemy tak sobie cierpliwie wypełniać te korytka, co w sumie nie jest może aż tak głupim pomysłem, bo to jest tylko siedem liczb. Ale jest tutaj coś ciekawego do zaobserwowania. Mianowicie, jeśli z tej dwójki przeskoczymy od razu o dwa miejsca, no to przecież mnożymy dwójkę dwukrotnie przez minus pierwiastek z dwóch, czyli przez dwa. To nam daje bezpośrednio tę czwórkę. No i zauważmy, że do naszego ostatniego korytka możemy dojść trzema takimi podwójnymi skokami. Także w ten sposób wynik dostaniemy bardzo szybko. Myślę, że warto przyjrzeć się tej sytuacji, którą tutaj mamy, bo ona jest dosyć ciekawa. Mianowicie, jeśli weźmiemy sobie podciąg ciągu geometrycznego, który składa się z co drugich wyrazów tego pierwszego ciągu, to otrzymamy nowy ciąg geometryczny z ilorazem równym stary iloraz do kwadratu. Gdybyśmy też wzięli na przykład podciąg co trzecich wyrazów, to również otrzymalibyśmy nowy ciąg geometryczny. Tym razem iloraz to byłoby stare Q do potęgi trzeciej, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze może zwróćmy uwagę na to, że gdy bierzemy podciągi złożone z wyrazów co drugich, to tutaj mamy bardzo ciekawy rozkład znaków. Tutaj wyraźnie widać, że ten pierwszy podciąg, teraz zaznaczony, to będzie podciąg wyrazów ujemnych. Ten drugi podciąg, który nas tutaj interesował, to jest podciąg złożony z wyłącznie wyrazów dodatnich, a nasz główny ciąg to będzie taki ciąg z przeplatanką znaków. Jeśli interesują nas wyłącznie znaki wyrazów ciągu geometrycznego, to mamy tylko cztery możliwości: albo wszystkie znaki są dodatnie, albo wszystkie znaki są ujemne. Albo wreszcie mamy dwie przeplatanki, taką jak tutaj, która rozpoczyna się od znaku minus, albo taką, która rozpoczyna się od znaku plus. Innych sytuacji na pewno nie będzie.